Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj się spotykamy na kolejnym czytaniu miesięcznym, tym razem dla Skorpiona na grudzień 2020 roku. Czytanko inne, kochani. Zobaczycie w trakcie, jak tutaj to jest pozmieniane. Na pewno Wam się będzie podobało. Bo wcześniejszym znakom się bardzo spodobało taka zmiana, słuchajcie. Sobie tu, oj, poodsuwam. Tak, wezmę minerałki, bo właśnie później one mi tu fruwają, jak ja sobie ich nie wezmę w porę. Dobra. Okej. I zaczynamy, kochane skorpiony. Grudzień 2020 roku. Najpierw sobie zrobimy taką ogólną energię, która idzie nowa do Skorpiona w grudniu 2020 roku. Jakaś nowa energia, którą będzie się trzeba zająć, którą będzie trzeba się bezpośrednio właśnie zająć. Tu bierzemy, bo nam się to odwracało. No. Słuchajcie, wieża, która prowadzi do karty głupca, czyli cudownie. To jest po prostu wspaniałe połączenie tych dwóch kart, ponieważ wieża, ona nam coś kończy, prawda? To jest takie ciach, coś się zakończyło, coś się zawaliło, coś było niestabilne na tyle, że nie utrzymało się, czyli te fundamenty były tutaj słabe. Było to może zbudowane na słabych fundamentach. Niepewnych takich, prawda, jakichś grząskich gruntach, że tak powiem. I to słuchajcie, to tutaj będzie dotyczyło wielu rzeczy. I miłości, związków, i finansów, jakichś takich rzeczy codziennych w pracy i tak dalej. Dlatego, że to tutaj te karty na razie robimy takie czytanie ogólne, co nowego idzie. Więc coś się zawali tutaj u Skorpiona. To może być jakiś sposób myślenia. Słuchajcie, to może być jakieś podejście do czegoś, to może być forma, dokładnie, zobaczcie, odrodzenie, wow, cudowne. To jest bardzo dobre generalnie, że to się Wam przytrafia, szczególnie w momencie, kiedy Wasz znak przeszedł w znak strzelca w tym czasie, ponieważ to wnosi, zobaczcie, to Wam da dużo radości. Wow, niesamowite, dobra. Ten moment teraz przejścia Skorpiona w Strzelca to był bardzo trudny moment dla wielu. Szczególnie, że to się połączyło jeszcze z pewnymi astrologicznymi ustawieniami planet, specyficznymi dosyć. Plus do tego ten eter, który tu do nas napływa, oczyszczający takie światło, które oczyszcza nam tutaj nas, Ziemię. Ten eter wyciąga z nas na wierzch wszystkie te rzeczy trudne, jakieś rany, to coś sprawia przykrość, żeby tym się zająć. To jest wyciągane na wierzch, żeby tym się zająć. I teraz słuchajcie, u Was też to będzie wyciągane w ten sposób. Będzie trzeba się tym zająć w bezpośredni sposób i tego się nie da powstrzymać. Jeżeli czujesz, że coś takiego u Ciebie się już zadziewa i chcesz to zatrzymać, nie próbuj nawet. Bo to jest tak, jakby gołymi rękami chciało się powstrzymać zawalenie się właśnie budynku. To musi się zawalić, słuchajcie. Wieża, która przychodzi, która leci, ona jest zawsze cudowna, bo zawsze wnosi później świeżość. Zobaczcie, macie kartę głupca, czyli później co? Możecie zacząć od nowa. Możecie zacząć budować inaczej. Możecie zacząć budować na lepszych fundamentach. I znowu, czy to będzie chodziło o relacje, o związki, o pracę, zarabianie, słuchajcie, naukę, czy jakiś sposób myślenia, postrzegania czegoś, wszystko jedno. To się zawala już, to już odchodzi. Tutaj będzie trzeba zupełnie na nowo to budować, ale też podejść inaczej. Będzie tutaj do podjęcia jakaś trudna decyzja, bo karta głupca zawsze mówi, podejmij decyzję, ale mądrą. Uważaj, żeby tu nie być tym naiwnym, dziecinnym takim, takim niedojrzałym, bo to jest jedyne ostrzeżenie tutaj, bym powiedziała. Żeby podejść do tego z radością, z entuzjazmem, jako nowy początek, nowe wyzwanie, coś nowego, coś fajnego, super ekstra, ale jednocześnie, zobaczcie, tu mamy Feniksa. Będziecie się czuć jak taki Feniks, który powstaje z popiołów. Będziecie się czuć, że coś w Was się tak głęboko przetransformowało, jakby to stare umarło, narodziło się coś nowego. I to jest piękne uczucie, kiedy sobie już pozwolimy na to, żeby to się zadziało.
przyniesie Wam to dużo takiej wewnętrznej radości, bo zrozumiecie rzeczy, które wcześniej dla Was były ukryte. Może gdzieś wcześniej czuliście się zależni od czegoś, kogoś, a tutaj zrozumiecie, że tak naprawdę to wszystko jest bliżej Was, niż Wam się nawet wydaje. No, dobra. Teraz zobaczymy w obszarze miłości. W obszarze miłości zobaczymy, Lightseersy nam tu pokażą. No dobra, niech będą cztery karty. W obszarze miłości jakieś marzenie chce się Tobie, Skorpionie, spełnić. Powiem Tobie, że może się tu zjawić nawet jakaś nowa osoba. Ktoś, kto wniesie w Twoje życie jakiś ogień, jakiś entuzjazm, jakąś radość. Natomiast to dla różnych Skorpionów to będzie różna inna osoba, bo karta umiarkowania, ona mi zawsze mówi o platonicznej relacji, czyli to może być jakaś przyjaźń, gdzie będziecie się czuć po prostu bez słów, czyli jakaś przyjaźń. Ale dla innych osób może się zjawić partner romantyczny lub też partnerka, bo mamy rycerza kielichów i mamy królową buław. W każdym razie to jest coś, Skorpionku, czego Ty marzyłeś o tym. Marzyłeś, żeby to się zadziało. Chciałeś to przyciągnąć do swojego życia. Jak pozwolisz, żeby te wieże tu poleciały, to wtedy szybciej do Ciebie przyjdzie. Zobaczmy jeszcze, na co tu zwrócić uwagę. No zobaczcie. Wow. Wow. Kochane moje perełki, chodzi tutaj o taką chęć w sobie do tego, by samego siebie kochać, bo jeżeli kochasz samego siebie i wytworzysz w sobie tam taką energię, i to słuchajcie, to nie wystarczy tylko powiedzieć kocham samego siebie. Tu trzeba, kochani, poczuć to w sobie. Trzeba się przytulić, trzeba się otulić, trzeba zrobić dla siebie coś wspaniałego, co poczujesz się taki właśnie ukochany. Po prostu ukochaj się, Skorpionku. Nie czekaj, aż to ktoś zrobi. Doceń siebie za rzeczy, które wspaniałe robisz w swoim życiu. Spraw sobie jakąś przyjemność, jak ci się uda coś tam osiągnąć. I tu nie chodzi o jakieś osiągnięcia, słuchajcie, na skalę światową. Codzienne osiągnięcia, nie wiem, coś w pracy fajnego ci się udało. Doceń się, wynagrodź się za to. Coś ci się w relacji fajnego udało, inaczej zareagowałeś na przykład na jakieś głupie zachowanie innych ludzi. Bo słuchajcie, nie mamy wpływu na to, jak ludzie głupio się zachowują, ale mamy wpływ na to, jak my zareagujemy. Tu mamy wpływ. I tu chodzi o to, żeby właśnie najpierw siebie ukochać, bo jak w sobie wytworzysz taką energię miłości, szacunku do samego siebie, kogoś, kto potrafi siebie doceniać, to też będziesz potrafić doceniać innych i jednocześnie wysyłasz do wszechświata taki sygnał, że właśnie takie osoby pragniesz mieć w swoim życiu. I co ten wszechświat robi? Wysyła ci takie osoby. I właśnie w grudniu może się już pojawić u ciebie pierwsza taka osoba. Ale zobacz, tu masz trzy osoby tak naprawdę. Już nie wspominając o tym, że karta umiarkowania dla mnie to jest zawsze karta pokazująca aniołów w twoim życiu. Aniołów. Jest mężczyzna, jest kobieta, więc tu może być i przyjaźń, i kochanie, tu może być wszystko. Ale zobaczcie, mamy commitment, czyli jakieś zaangażowanie. I teraz pamiętajcie też, kochani, żeby angażując się w relacje z drugą osobą, żeby pamiętać o swojej indywidualności. A dla Skorpiona jest to wyjątkowo ważne, bo Skorpion lubi pokazywać swoją indywidualność. To jest dla Was ważne, prawda? Więc tutaj dla Ciebie pamiętaj, kochany Skorpionie, by nieważne jak silna przychodzi osoba, nieważne jaką ma osobowość, bo królowa buław, ona wchodzi z odwagą, prawda, idzie ze głosem serca, ona się nie zastanawia, ona jest dynamiczna, aktywna. Ta osoba tutaj, rycerz kielichów, jest bardziej delikatny, to jest osoba bardziej, jest aktywna, ale inaczej, jest emocjonalna też, może być też troszkę nadwrażliwa, może to być osoba nie do końca dojrzała, która taka troszkę w gorącej wodzie kąpana, bo każdy rycerz jest z ognia. To jest po prostu, każdy rycerz jest ognistą energią. I tutaj słuchajcie, co by się to nie działo, może tak być, jak się poznacie z tą osobą, kto by to nie był,
to później będzie trzeba to wyrównoważyć. Czegoś tam będzie za dużo, będzie trzeba dążyć do równowagi. Może będzie trzeba właśnie zadbać o to, żeby twoja indywidualność też tutaj była ważna i istotna, prawda? Mogą być jakieś tutaj przestoje lekkie, ale one będą korzystne. To będą takie korzystne przestoje na czas, żeby coś sobie zaleczyć, coś wyregenerować. Może ta osoba, która przyjdzie, pomoże ci coś uleczyć, coś, co się wcześniej zadziało na przykład w twoim życiu, coś, co wcześniej było bolesne w twoim życiu, coś, co jeszcze w tobie jest nieuleczone, nieuzdrowione, nieukochane, i na przykład ta osoba może pomóc ci zwrócić na to uwagę albo to wyciągnąć po prostu z ciebie. I dzięki temu, że to się zadzieje, ty to zauważysz, ty zwrócisz na to uwagę i ty będziesz w stanie się tym zająć, więc jest to ogromne błogosławieństwo znowu. Dobra, jeszcze sobie zobaczmy tutaj w obrębie finansów u skorpionków. I oczywiście na końcu sobie zrobimy, wybierz kartę dla was. Oj, muszę oczyścić. Dobra, skorpiony, obszar finansowy, ekonomiczny, tu szkoła, praca, obowiązki, wszystko co tutaj jest z tym związane. O, stabilnie, tutaj widzę, że stabilnie u was, kochani. Dystans tutaj trzeba nabrać do pewnych rzeczy. To co się dzieje, słuchajcie, no nie mamy wpływu na to co jest wokół nas. Dobrze, że tutaj dystans, skorpiony, żeby brały do siebie rzeczy, które są fajne, to jak najbardziej, ale do rzeczy trudnych łapcie dystans, kochani, bo chodzi tutaj o to, żebyście sobie same w sobie wytworzyły takie poczucie stabilizacji, bo tutaj to też jest dom, to też jest to, co tutaj mamy, no bo jednak dom to z finansami i no wszystko się łączy, prawda? Jakaś stabilizacja będzie w domu, więc będziecie z tego powodu szczęśliwe. Uda wam się tutaj, albo jeżeli będziecie czuć, że tu trzeba by nad tym popracować, pracujcie nad tym dystansem do świata, do tych informacji, które przychodzą. Pracujcie nad spokojem wewnętrznym, nad taką zrównoważeniem emocjonalnym. Czuję tutaj u wielu też, że trzeba by nad czakrą serca popracować i właśnie nad tym uwolnieniem tej miłości do samego siebie, żeby sobie tutaj ten obszar uzdrowić. Zobaczcie, tutaj jest zachęta dla was, żebyście się zorganizowały i sięgnęły po sukces, bo jaki skorpionek tu się nie może zdecydować? Zasiadł sobie, czuje się stabilnie, czuje się pewnie, czuje się spokojnie i robi to, co ma robić, ale nie idzie dalej. Natomiast król tutaj, on cię zachęca, żeby pójść o krok dalej, żeby sięgnąć po to, o czym marzysz. Król kielichów mówi nam o marzeniach, prawda, o naszych pragnieniach, o czymś, co jest dla nas takie wspaniałe, co sprawia, że serduszko nam zaczyna mocniej bić. I tutaj masz pokazane, żeby się zorganizować właściwie i zacząć sięgać po ten sukces, żeby dłużej nie czekać. Jeżeli tutaj były wcześniej jakieś przeszkody, jakieś blokady, to tu w tym momencie dzięki tej wieży, która poleci, ona jest podniesiona. Ja czuję, że słuchaj, ta wieża tutaj u ciebie, skorpionie, i ten nowy początek jest związany bezpośrednio z twoim domem, może z rodzicami, może z rodziną, może z rodzeństwem, z przyjaciółmi, gdzieś, gdzie był jakiś kłopot i jakaś była blokada, gdzieś, gdzie nie mogliście może wszyscy ruszyć z tego miejsca. Tutaj następuje jakieś uzdrowienie, bo te trzy karty, ta karta umiarkowania mówi też o uzdrowieniu. Przepięknie, słuchajcie. No grudzień to jest taki miesiąc, który pomaga nam w tym właśnie, żeby to uzdrowienie nastąpiło. Także cudownie, wspaniale, bardzo się cieszę. Jeżeli gdzieś jeszcze czujesz, skorpionku, że masz jakieś blokady, to tutaj proponuję popracować nad tym, bo też te energie będą tobie w tym pomagały w tym miesiącu, w miesiącu grudniu. Dobrze, jeszcze wybierz kartę, sobie dla was zrobię, żebyście mieli jeszcze taki jakiś dodatkowy tutaj. Źle sobie te karty poukładałam po prostu i teraz tak macham tymi rękami, słuchajcie, tam i z powrotem. To musi być tutaj, widzicie, co to jest przyzwyczajenie? Wszystko musi być w odpowiedni sposób. Dobra. I teraz dla skorpionków mamy na grudzień 2020 roku pierwszy, drugi, trzeci stosik. Pierwszy. Drugi, trzeci.
Pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy, drugi i trzeci. Skorpionki na grudzień. Wiecie co? Może tak wam położę tu jeszcze jakieś minerałki. Tu dam kalcyt. Tutaj dam, to jest lapis lazuri. I jeszcze wam położę ametyst, czyli pierwszy ametyst, drugi żółty kalcyt, trzeci lapis lazuli. Dobra, lecimy z pierwszym. No tutaj słuchajcie, tu jest jakaś wieża, tu jest jakieś odrzucenie i tu jedyneczki o coś tutaj chodziło z tym właśnie. Jakieś oszustwo, jakieś coś się tu zadziało. Poczuliście się oszukani może? Poczuliście, że ktoś nosi maskę na twarzy i nie jest z wami szczery do końca. To może być ta wieża, która tutaj u jedynek poleci. I to jest na pewno z jakąś relacją związane, bo tam mieliśmy w tym ogólnym czytaniu potwierdzone, prawda? Jesteś silniejszy niż myślisz. Zobacz, skorpionku z jedyneczki. Więc sobie poradzisz na pewno z wszystkim. Uwierz tylko w to, bo tak naprawdę to jest tylko jedna decyzja. Uwierzyć w to, że się ma siłę, uwierzyć w to, że się ma miłość w sobie i się można samemu ukochać. Nie czekaj, aż przyjdzie ktoś i ciebie ukocha. Sam siebie ukochaj, sam siebie doceń, zrób dla siebie coś wspaniałego. I przede wszystkim dostrzegaj pozytywne rzeczy w tym, co się w twoim otoczeniu, w tym, co przychodzi, w tym, co się zadziewa, dlatego że zawsze możemy z dwóch perspektyw patrzeć, jako ofiara, gdzie czujemy się pokrzywdzeni, albo jako zwycięzca, gdzie czujemy, że to przyszło, bo to jest jakaś lekcja i czegoś się mamy tu nauczyć. Kwestia tego rodzaju, w którym obszar tutaj jedyneczko pójdziesz. I miłość u ciebie jest bardzo ważna, jest to bardzo ważna emocja i pamiętaj, żeby nie poszukiwać miłości na zewnątrz, bo tak naprawdę najwięcej miłości, taką najpiękniejszą miłość, dokładnie taką, jakiej pragniesz, sam sobie możesz, skorpionku, dać, dokładnie w tym momencie, w którym tego potrzebujesz, dokładnie w tym momencie. Nikt nie jest w stanie ciebie zrozumieć i ukochać tak, jak ty jesteś w stanie zrobić to samodzielnie, skorpionku. No, dwójeczki i kalcyt. Odsuniemy troszkę. No, tutaj jest jakieś obwinianie. Tutaj czuję, że doszło do jakiegoś rozłamu. Może w relacji, może to być właśnie też w rodzinie, bo tutaj jest jakieś obwinianie się wzajemne. Jakiś brak wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i za swój dobrobyt jakby. Jakby tutaj skorpion po prostu polegał na innych, tak czuje, i jednocześnie czuje się winny przez to. Czuje się winny. Ewidentnie tutaj potrzebujesz jakiejś motywacji i ta motywacja, tutaj jest pokazane dwójeczko, że może przyjść do ciebie w grudniu, żeby właśnie sięgnąć po jakiś obszar, gdzie będziesz mógł czy mogła popracować już nad tym swoim dobrobytem, czyli może chodzi o to, żeby zmienić pracę, zwiększyć na przykład przypływ gotówki, czy na przykład mniej na coś tam wydawać. No gdzieś tutaj czujesz się winny, skorpionku. Tu się trzeba zastanowić, o co tu chodzi u ciebie. I jeżeli masz jakąś relację trudną, gdzie właśnie też jest jakaś wina, obwinianie się, może jakieś oczekiwania. Pamiętajcie, że oczekiwania to są tylko... Jest takie powiedzenie, to są tylko twoje oczekiwania, nie moje obietnice, prawda? Albo w drugą stronę musisz odwrócić, to są tylko twoje oczekiwania, nie moje obietnice. Nie wiem, czy nie powiedziałam tego tak samo, ojejku. W każdym razie, słuchajcie, to w dwie strony działa. To nie są moje obietnice, tylko twoje oczekiwania, prawda? Albo w drugą stronę, to nie są moje obietnice, tylko, nie wiem znowu, czy drugi raz nie powiedziałam, wiecie co? Zakręciłam się tu. W każdym razie czuję, że tu jest właśnie jakiś zaklęty krąg
u dwójeczek między oczekiwaniami, obietnicami niespełnionymi, potem jest rozczarowanie i potem jest to osaczenie takie. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, takie psychologiczna pętla karmiczna bym to nazwała. Kiedy się od kogoś oczekuje czegoś, tym bardziej się tej osobie nie mówi, czego się oczekuje, mając nadzieję, że ona się domyśli, prawda? Potem się strzela fuchami, się czuje człowiek rozczarowany, bo ten ktoś się nie domyślił, no przecież nie siedzi drugiemu w głowie, telepatia jeszcze nie funkcjonuje na ziemi. Natomiast kiedy odwrócisz tą sytuację i ty poczujesz się właśnie w taki sposób, że kogoś rozczarowałeś, bo ktoś miał w stosunku do ciebie jakieś oczekiwania, jak się wtedy czujesz? Czy nie czujesz się osaczony przez te oczekiwania? Pamiętaj, że jeżeli ty masz oczekiwania w stosunku do kogoś, też ta osoba będzie się osaczona, jeżeli czuła. Jeżeli ktoś ma do ciebie oczekiwania, ty się będziesz czuł skorpionką osaczony, tak? I to jest, słuchajcie, taki zaklęty krąg, z tego trzeba wyskoczyć, przestać te oczekiwania mieć. Można, oczywiście, że można ich nie mieć. Za każdym razem, kiedy będziesz chcieć mieć oczekiwania w stosunku do innej osoby, zastanów się, czy chciałbyś, żeby ta osoba miała takie same oczekiwania w stosunku do ciebie i przede wszystkim, jeżeli coś chcesz, mów, a nie licz na to, że ktoś będzie czytał tobie w myślach, bo to jest nierealne, nie pośród ludzi, którzy nie mają takich umiejętności, prawda? A w większości ludzie na ziemi żyjący nie mają takich umiejętności, więc nie wymagajmy cudów od ludzi. To tak jakby wymagać, słuchajcie, żeby kot nagle skrzydeł dostał i zaczął latać nad dachem, prawda? Bo takie mamy oczekiwania, no tak chcę. Oczekuję, żeby ten kot nagle poleciał. Czy on poleci? No pewnie, że nie poleci, bo to jest kot, a nie kurczę jakiś wróbel czy inny tam bocian, nie? O to chodzi. Dobra. Jakieś zmiany w rodzinie tutaj, widzisz te dwójki poruszone tutaj, ale to bardzo dobrze. Po to to było powiedziane, żeby dwójka była poruszona. Tutaj trójeczki, ewidentnie jakaś zmiana w rodzinie, może tu przybyć nowa osoba może przybyć do waszej rodziny. Może to być osoba na zasadzie, tam niby nie widziałam typowo ciąży, chociaż z tych kart tam była królowa, była w tak jak najbardziej gdzieś tam można by, no i umiarkowanie, można by tam ciążę wysnuć, także jakieś kobiety, jak tutaj panie jakieś planują, to możecie się dowiedzieć właśnie w tym miesiącu, w grudniu, albo zacząć o tym myśleć, o tych zmianach. Może się też zjawić do trójeczki jakaś nowa osoba, może to być partner romantyczny czy partnerka, albo ktoś, kto po prostu się okaże fajnym przyjacielem i będziecie się w tym grudniu poznawać. I tutaj jedyne, co ogranicza twoją kreatywność, to jest twoja wyobraźnia. Pamiętaj o tym. Wszystko, czego pragniesz tak naprawdę, szczególnie tu w obszarze emocji, uczuć, jeżeli pragniesz coś poczuć, skorpionku, to nie mów sobie, że ty masz to zablokowane, tylko po prostu podejmij taką decyzję i to poczuj. Pierwsze takie próby, no wiadomo, jak to pierwsze, zawsze idzie po grudzie, potem jest coraz łatwiej. Także pracujcie tutaj nad tym, kochani, by coś zmienić w obszarze swojej emocji i pamiętajcie, że tylko wyobraźnia was tutaj powstrzymuje. Też jeżeli chodzi o jakieś intencje i prośby do wszechświata. Tyle, skorpionki kochane, wszystkiego dobrego w grudniu i do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Pozdrawiam!